serce cholernie gorące, ciała w pocie płynące, jak w smole zające. Miała baba wnuki małe, rozpłynęły się w upale płonące, autobusy w nich przypieczone, korpusy. Wszystkim lecą spod pachy ciekawe zapachy i nie cieszy wcale, że też minęła skalę, a każdy wspomina mile chłodne zimą. Powietrze wolno faluje, mięso w lodówce się psuje. Może ktoś jeszcze marzy o wakacjach na plaży. Chciałbym się umoczyć. Szanowna pani dyrektor kultury, szykuję program o owadach. W związku z tym pokażę wam kilka żyjątek z książki pod tytułem Przegląd systematyczny owadów. Na początek chciałem wam pokazać spuszczel domowy. To jest numer 3, który żyje w belkach w naszych domach. Bardzo często nazywany bez sensu kornikiem. A to jest po prostu spuszczel, który nie daje nam spać w nocy. Innym ciekawym owadem to jest 2A, jest złotook. Bardzo często myśli się, że to jest szkodnik. A to jest bardzo pożyteczny owadek,
które zjada mszyce. Kolejnym owadem to jest mucha domowa numer 3. Proszę bardzo. Oprócz tego na tej tablicy widać, ile ma koleżanek po fachu, które nie dają nam spokoju. Kolejnym ciekawym owadem jest galasówka dębinka. Bardzo często chodzimy po lasach i widzimy takie kuleczki. Zastanawiamy się, co też to jest. Okazuje się, że to są galasy, tak zwane galasy, w których samice tam się rozwijają. Innym ciekawym owadem, który chciałem Wam dziś zaprezentować, jest torzyśniat kasztanówka. Ćma, bardzo ciekawa, tutaj pod numerem 2A. Larwa tej ćmy żeruje w drzewach, niestety, uszkadzając drzewa liściaste. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję. Zaznaczam, że to, co zamierzam tu pokazać, jest dla osób o bardzo silnych nerwach. Jak widzicie, jest to kiełkownica. Jest to kiełkownica, w której właśnie hodowałam dotychczas kiełki, ale dziś zauważyłam w tej kiełkownicy takie oto białe gąsienniczki. Są to czerwie, czyli właśnie takie larwy much. Najpierw z obrzydzeniem chciałam to wywalić, a potem sobie pomyślałam, że zawsze marzyłam, żeby mieć formikarium w domu. I postanowiłam zrobić sobie takie obserwatorium dla robaczków. Właśnie do mojego formikarium przybyły mrówki hurtnice. Takie mrówki, które zarówno będą się żywiły szczątkami jakimiś organicznymi, jak i odpadkami kuchennymi. A ponieważ przybyły w grudce ziemi, gdzie zmieszały się ich jajeczka z nimi samymi, to właśnie teraz w pośpiechu się organizują i budują sobie właśnie takie mrowisko. Muszą się teraz zorganizować, poukładać sobie jajeczka w dobrym miejscu. Gdzieś tam jest ich wielka królowa w tej grudzie. Wygląda. To była stanoga przed chwilą, która tak właśnie żywo zareagowała na pojawienie się nowych lokatorek i schowała się do swojej pieczary w ziemi. Tutaj powolnym ruchem pędrak mącznika, takiego czarnego robaka, co łazi po ziemi po przepoczwarzeniu, też ruszył się w końcu.
Ten pędrak będzie liniał jeszcze 16 razy, zanim się przepotwarzy w takiego właśnie czarnego, żukowatego mącznika. No też najlepiej się wkopać w ziemię i mieć wszystko w nosie, a te niech tutaj łażą i te jajka sobie porządkują. O, proszę bardzo. Proszę, proszę. O, 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 o. Już zaczyna się tutaj, zaczynają się tworzyć jakieś podsekcje, jakiś porządeczek. Proszę bardzo. Pewnie wieczorem już nie będzie widać ani jednego jajeczka. O nie, nasza poczwarka mącznika zdecydowała się tutaj wejść na kawałek z drewniałej huby, żeby uciec przed mrówkami, które są tak zaaferowane porządkowaniem tych swoich jajeczek, tego swojego przychówku, że nie pójdą za nią z pewnością tam w poszukiwaniu pożywienia teraz. Więc może tu sobie spokojnie odetchnąć, popatrzeć w dal, na mchy. Gdzie pod mchami mieszkają sąsiadki, mrówki czerwone, wścieklice. Ale wścieklice to jest inna bajka, to są takie hipisuwy, one lubią sobie wędrować, są otwarte na nowe znajomości, więc tu nie powinno być problemów z czarnymi mróweczkami. Mimo wszystko samiec czerwonej mrówki z takim haczykowatym zadkiem podwiniętym do góry wyszedł na zwiady. Zadek jest trochę umoczony w pyłku, bo te czerwone mrówki lubią spać, czyli soki drzew zmieszane z wydzielinami, które wyprodukują mszyce, i lubią też pyłki, więc tutaj ma takie kwiaty sosny, świerku, żeby najeść się pyłku, wrócił do siebie. Obgadają sprawy. To jest właśnie nasz samiec, mrówka, wścieklica. Ogonek haczykowaty do góry, podwinięty. Idzie sobie. Idzie, idzie, idzie. Tak, to są mrówki drogi. Czerwone i czarne. Czy będą starcia? Teraz zobaczymy, czy rzeczywiście nawet czerwone hipisuwy nie bronią swego terytorium. No, jak to wygląda? Czy wejdą sobie w drogę? Czerwona, idzie czarna, jest! Powąchały się czułkami i każda poszła w swoją stronę. Czerwona nie chce walczyć, mimo że nazywa się wścieklica. Druga czerwona. Komunikują się między sobą. Idzie czarna. Idzie czarna. Czarna bada teren. Bada teren, gdzie będzie mogła włożyć swoje jajeczka. A czerwona spokojniutko, luzik, trzyma larwę. Tak. Też robi sobie porządek. O, o, jest. Jest starcie jednak. No ale zaczepia ta czarna. Proszę, proszę. Jest. Czerwona jest spoko, jeże larwę sobie w pyszczek, idzie spokojnie, nie odpowiada na agresję. Co się wydarzy? Spokój, spokój czerwonej mrówki. Zobaczmy, co się dzieje dwa piętra niżej.
Mamy tu kowale bez skrzydła, proszę bardzo. Co to za związek? 7 dni przyłączone, wieczna walka, wieczna sprzeczka. Albo jeden poniewierany, albo drugi. Te nogi powłóczą po ziemi. One wcale nie chodzą w tył tak jakoś bardzo wprawnie. Więc jak ten partner je ciągnie, to one po prostu bardzo często chciałyby iść po prostu w drugą stronę. To patrzcie, ciągle te kompromisy. Ciągle ten znój po prostu. Potworność. O. Ma ochotę sobie tu połazić po jakimś, o, po żonie kolegi na przykład. Połazi, ale cały czas szczepiony z tym swoim. I to wszystko jakoś gra. Co to za życie? O, proszę. Proszę bardzo. Będą tak łazić po sobie. Jest w tym pewna taka wolność też. Takie dwie sprzeczności. Tak, przewróci się, nie ogląda się na nią, nie. Ona macha nogami w górze, ciągnie ją, włóczy ją dalej, jeszcze włazi jakiś trzeci na tą partnerkę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Grunt, że jest moja, będę ją wlókł za sobą. Za chwilę ja będę go wlokła za sobą. Mój po prostu, przez 7 dni mój. Poza tym, że są ładne, mają ładne wzorki, to nie wiem, czy to takie fajne życie jest. O, ale impreza. Proszę bardzo. Tam się dzieje. Tam się dzieje. O. Po 2 godzinach już widać jajeczka pochowane po norkach. Nie ma ich w ogóle. Każda już mróweczka wie, gdzie jest jej norka. I proszę, jak się można dogadać? Można. Jest. Już prawie jest. Jest. Mam go. Mam to coś. To moje takie. Moje. Już. Jest. Widzę tam. W tym wielkim ekranie widzę. Widzę. Już mam. Już. Już prawie tam jestem. Już prawie jestem tak naprawdę sobą. Tak. Już za chwilę znajdę. To moje prawdziwe ja. Moje prawdziwe odbicie. Już prawie mam. Prawie trzymam. Prawie już tam jest. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Ej, co ty robisz? Chodź, idziemy. Chodź. No chodź ze mną. Chodź na spacer, no. Ej, ty. Słyszysz mnie w ogóle? Ej, tam. Tak. Ja muszę tam. Tam. Tylko tam. Tam, tylko to. O, tak, już prawie, już to mam, już się staję tym kimś. Już będę zaraz tą sobą będę, tak, już. Już to prawdziwe ja. Już jestem. Tu. To ja. O! Nie. A może.
może tędy? A może to jest ta droga? Może właśnie tędy? Lubię owalo. Nie grymaszą, nie jęczą, nie prostują zbolałych pleców. O ile wiem, nie martwią się owalo. O przyszłość. Nie grymaszą, nie jęczą, chodzą, przewracają się, prostują, zbolałych pleców. Potem pełzną i o ile wiem, nie martwią się o przyszłość. Uważam, że można brać po prostu chodzą, przewracają się, stają, a potem pełzną w innym kierunku. Lubię owalo. Uważam, że można brać się przykład. Nie prostują zbolałych pleców. O ile wiem, nie martwią się o przyszłość. Po prostu chodzą, przewracają się, stają, a potem pełzną w innym kierunku. Uważam, że można brać z nich przykład. Castel Baguer, motyl żałobnik. Gdzieś daleko jest kraj, gdzie żyją czarne motyle, ogromne jak tajemnica. Niestrudzone w bezszelestnym trwaniu, w swym dziwnym krążeniu nad kołyską dziecka. Tam daleko, w krainie leżącej wśród skał, motyle to noszą nazwę żałobną, Tateguas. Widać, że przylatują z nad grobów, że chcą coś przekazać w języku zakazanym dla ludzkich uszu. Fruwają nad obrazami świętych, przesiadają na lampce oliwnej, walczące z ciemnością i tworzącej ciemność. Motyle o przerażającej nazwie, o wielkich, żałobnych skrzydłach. Miłym jest im zapewne dźwięk słowa Tateguas, osobliwa muzyka tych głosek. Ważą się wtedy w locie, ekstatycznie znieruchomiałe w powietrzu, jakby uczestniczyły w dobrze sobie znanej reinkarnacji zmarłych. Tłumaczyła Krystyna Radowska. Legenda z Meksyku pod tytułem Motyle, które przybywają w święto zmarłych. To co tu widzicie, to jest motyl monarcha, inaczej Danaid, który gromadnie przylatuje do Meksyku właśnie 2 listopada. Wiąże się z tym pewna legenda. Podobno grupa rodzimych mieszkańców przemierzała góry skaliste w kierunku właśnie Meksyku, ale napotkali bardzo zimną pogodę i bardzo ostrą, taką nieprzyjemną, surową pogodę. Dlatego zostawili za sobą starców i dzieci, aby tamci schronili się gdzieś, podczas gdy dorośli dotrą na miejsce i przybędą tamtym z pomocą. Było tak zimno, że staruszkowie i dzieci wzięli żywicę drzew i pyłek i otulili się nimi. I Bóg zobaczył ich wielkie cierpienie i ulitował się nad nimi i zamienił ich właśnie w takie piękne motyle, żeby mogli się szybciej połączyć ze swoimi rodzinami. Inne legendy głoszą, że motyle są albo niosą na swoich skrzydłach dusze zmarłych. I właśnie tego 2 listopada w Meksyku, kiedy to tradycyjnie obchodzi się święto zmarłych, przylatują te motyle, a według wierzeń to właśnie dusze tych, co się oddalili, powracają, żeby odwiedzić swoich bliskich. Pa! Czytownica, co wyszła na ziemię po burzy, zobaczyła niebo odbite w kałuży.
zachwycona jego pięknem i ogromem, co siły zaczęła pełzać w tamtą stronę. Między obłokami sunęła bez końca. Grzała się w promieniach odbitego słońca. Wróciła pod ziemię. Lecz do końca życia miała w duszy obraz obłoków odbicia. Być może tak każdy, gdy będzie potrzeba, znajdzie swój kawałek odbitego nieba i na dnie kałuży zobaczy blask słońca. Może? Któż to zgadnie? Bajka doszła końca. A właściwie końca. Dziękuję. Thank you.
już nie czuję. Szturcho, kachlo, kopie w krydynsie. Glaca spoconu, cały się czyni się. Pierońskie brele. Na amy kajś wcisnęło. Za oknem już dawno blank się ściemniło. Do żadła łoros zaglądo hilary. Aż mu popukło. Przefurgały ciary. Spoziro na kichol. Połapie się klupnął, bo znajdły się bryle. Te, co takich szuką, że to nie jest gęba, powstydźcie się sami. Mieć bryle na nosie, a szukać pod ryczkami. Raz przechodząc przez ulicę, ujrzał ślimak gąsienicę. Patrzy, oczom swym nie wierzy. Cud natury wzrokiem mierzy. Wielko oka, owłosiona, ta figura, uśmiech, oczy. Słowem, wymarzona żona. Z miejsca się w niej zauroczył. Podszedł, skłonił się dziewczynie. Ślimak Stefan moje imię. Jestem Gosia Gąsienica, rzekła panna płoniąc lica. Na reakcję młodej damy, starszy wiekiem, doświadczony, Stefan był przygotowany. Ciągnął zatem niespeszony. Czy zachciałaby panienka wypić kawę tam u Zenka? Trzeba wiedzieć, że u Zenka to najlepsza kawiarenka. Żuczek Zenon w mikroświecie, wśród robaczków, żab, ślimaków, słynie z kawy i ciasteczek o niepowtarzalnym smaku. Gosi mowę odebrało. Zwykle mówi wszak niemało. Jednak nigdy do tej pory nie pojawił się faworyt. Nim zdążyła oprzytomnieć, Stefan ramię jej podaje. Wesprzyj się tu miła o mnie. Gosi świat się wydał rajem. Gdy kończyła drugą kawę, zdała sobie wreszcie sprawę, że to miłość ją dopadła. Zrozumiawszy to, aż zbladła. Wkrótce potem wzięli ślub. A że miłość była szczera, jedna z tych, co aż po grób, to szczęśliwi są do teraz. Szurowadła nowe, a drugie buty do
Zawsze są muchy i swędzenie. Dlatego trudno jest żyć. O kimś, to myśleć o nim minuta po minucie, nie zajmując się niczym innym, ani gospodarstwem, ani przylatującą muchą, ani posiłkami, ani swędzeniem skóry, ale zawsze są muchy i swędzenie. Dlatego trudno dać z czego nareszcie, że nikt nie potrafi naprawdę myśleć o kim innym, nawet w najgorszym z nieszczęść. Myśleć bowiem rzeczywiście o kimś, to myśleć o nim minuta po minucie, nie zajmując się niczym innym, ani gospodarstwem, ani przylatującą muchą, ani posiłkami, ani swędzeniem skóry, ale zawsze są muchy i swędzenie. Dlatego trudno jest żyć. Thank you.
Siemandero, 32170, Marcin Grzebyk, aka zielony emeryt, trochę przeziębiony, zmęczony. Witam Was po raz kolejny w filmingu artystycznym. Popsuł mi się komputer, ale mam dla Was swoją książkę wydrukowaną i jedziemy dalej. Odcinek 14. Dlaczego Kambodża? Dlaczego ja? Wszystko zaczęło się od przygotowań do misji Narodów Zjednoczonych na rzecz referendum na Saharze Zachodniej, Minurozo, w 1991 roku. Po rozmowach w Departamencie Finansów MON zostałem zakwalifikowany i oddelegowany do Wojskowego Centrum Szkolenia dla Potrzeb ONZ, którego komendantem był pułkownik dyplomowany Fryderyk Czekaj. Dlaczego padło akurat na mnie? Trudno jednoznacznie dziś odpowiedzieć. Po pierwsze, trzeba samemu chcieć wziąć udział w misji ONZ. Po drugie, trzeba mieć do tego predyspozycje, czyli być zdrowym, w miarę doświadczonym w swojej profesji, finanse i rachunkowość. Znać język angielski w stopniu co najmniej podstawowym. Dopiero co upieczony, 32-letni kapitan marynarki wojennej, spełniałem jeszcze jedno ważne kryterium. Od roku zajmowałem stanowisko zastępcy szefa finansów Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte, którego wakat nie powodował w żaden sposób zakłócenia pracy jednostki wojskowej. Mój stopień etatowy i faktyczny odpowiadał kryterium etatu ONZ. W 1991 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 690 rozpoczęła się misja na Saharze Zachodniej. Właściwie rozpoczęła się i zakończyła. Wypłaciłem żołnierzom w Kielcach zaliczki na wyjazd, ale zmiana decyzji spowodowała, że wycofano nasz kontyngent, a zaliczki zostały zwrócone do kasy MON. Kiedy wydawało się, że z wyjazdu na misję ją wyjdą nici, w 1991 roku pojawił się na horyzoncie projekt misji przygotowawczej ONZ w Kambodży i UNAMIK, zastąpiony później w marcu 1992 roku UNTAK, czyli Tymczasowa Administracja ONZ w Kambodży. I się zaczęło. Kielce, stolica wojsk ONZ w Polsce. Wojskowe Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ w 1992 roku było głównym ośrodkiem szkolenia przygotowującym polskich żołnierzy do służby poza granicami kraju, w tym do misji pokojowych w Kambodży, Syrii, Libanie, byłej Jugosławii, a także obserwatorów wojskowych w Bośni, Hercegowinie oraz Kosowie. Właśnie na Bukówce w Kielcach zdobywaliśmy szlify misjonarskie, uczestnicząc w szeregu szkoleń, wykładów, prelekcji itp. Mając na celu przygotować nas jak najlepiej do służby w różnych warunkach geopolitycznych i klimatycznych. Każdy z kandydatów nie był pewny wyjazdu do Kambodży. Według starej maksymy żołnierskiej, dopóki nie wsiądziesz do pociągu, to nie jesteś na urlopie. Ewentualni przyszli misjonarze uczestniczyli w szerokim spektrum przygotowań, jednocześnie wykonywali zadania, które w warunkach nowego i nieznanego kraju, Kambodży, miały ułatwić im pracę i egzystencję na misji. Właśnie w Kielcach poznałem późniejszego kasjera PKW w Kambodży, starszego chorążego Wacława Pakułę, z którym kilka miesięcy później mieliśmy odpowiadać za kasę naszej misji. Co mnie zaskoczyło w jego postawie? Niebywały spokój i wielki szacunek, jakim cieszył się wśród żołnierzy. Jak się później okazało, był weteranem misji w Wietnamie i wiele lat przepracował w polskich placówkach dyplomatycznych na Zachodzie. Takiego podwładnego życzyłbym każdemu przełożonemu, ale tym razem to szczęście spotkało mnie. Właśnie w Kielcach zaczęła się nasza przyjaźń i zaufanie. A to wartości najważniejsze, gdy wspólnie odpowiada się za miliony dolarów. To właśnie w Centrum Sił Pokojowych ONZ zaczęliśmy zakładać żołnierzom konta dewizowe, gdyż 70% z nich ich nie posiadało. Przeważnie byli to żołnierze służby zasadniczej, z których wielu nie widziało 100 dolarówki na oczy. Takie właśnie były to czasy, 2 lata po transformacji.
Słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle. Życzę miłego wieczoru. Marcin Grzebyk. Dobranoc. Mhm.